Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, w biznesie jestem od 11 lat i bardzo często pytacie mnie, jak to się dzieje, że po takim długim okresie jeszcze mi się chce, że mam motywację, że chcę się rozwijać, że rozwijam cały czas firmę, że inwestuję, że oszczędzam, że dalej cisnę do przodu, jak po prostu utrzymuję motywację. Więc serdecznie zapraszam do bardzo osobistego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jedziemy z tematem. Punkt pierwszy, perspektywa śmierci i to jest coś, czego nauczyłem się od Steve'a Jobsa. Steve Jobs każdego ranka stawał przed lustrem, patrzył i zadawał sobie jedno pytanie. Jakie decyzje bym dzisiaj podjął, co bym zrobił, gdyby to był ostatni dzień mojego życia? I żyjąc z perspektywą śmierci, naprawdę zmienia się wszystko. Żyjemy w takiej kulturze, gdzie eliminuje się śmierć. Jeżeli popatrzylibyśmy sobie, jak żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie, oni bardzo często spotykali się śmiercią. W naszej kulturze, jeżeli ktoś umiera, od razu przerzuca się to wszystko na firmy zewnętrzne, które zajmują się pochówkiem i tego typu sprawami. Więc jako ludzie mamy bardzo rzadko kontakt ze śmiercią. Kiedy byłem jeszcze ratownikiem medycznym, bardzo często widziałem śmierć. Miałem sporo czasu, żeby uczyć się anatomii na prosektorium. Również bardzo często widziałem śmierć. Było tak, że na przykład reanimowałem kogoś i ktoś mi umarł na rękach. Więc ze śmiercią stykałem się bardzo często. I kiedy spotykasz się ze śmiercią, zdajesz sobie z tego sprawę, że twój czas na tej planecie jest ograniczony. Że tak naprawdę nieważne, kim jesteś i co będziesz robił, czy się będziesz lenił, czy będziesz przedsiębiorcą, czy będziesz inwestorem, czy będziesz papieżem, twój czas na tej ziemi jest ograniczony. I kiedy patrzysz na swoje życie z perspektywy śmierci, zastanawiasz się, czy chcesz po prostu przeżyć te życie po najniższej linii oporu, czy po prostu chcesz, żeby twoje życie było coś warte. I ja postanowiłem, że zrobię absolutnie wszystko, żeby moje życie było coś warte, żebym został zapamiętany przez swoją rodzinę, przez historię, żebym stworzył jakiś produkt czy usługę, która zmieni rzeczywiście świat. Ale nie w takim sensie, jak zmienił świat Hitler czy Stalin. Chciałbym, żeby moje życie było coś więcej warte. Powiedzmy, żebym zapisał się w historii jako ten przedsiębiorca, który dzięki swojemu produktowi czy usłudze na przykład rozwiązał jakiś duży problem na świecie, powiedzmy problem głodu. Więc jeżeli popatrzysz sobie w ogóle na swoje życie z perspektywy śmierci, to przestajesz się bać pewnych decyzji. Bardzo często jest tak, że z perspektywy śmierci zmienia się wszystko. Ludzie nie podejmują działań, ponieważ boją się być oceniani. Boją się krytykantów, hejterów, ponieważ boją się, że zawiodą rodzinę, przyjaciół, znajomych i tak dalej. Boją się wyrwać ze swojego środowiska, boją się postawić na coś nowego. I jeżeli popatrzysz sobie na swoje życie z perspektywy śmierci i zdasz sobie sprawę z tego, że w pewnego dnia umrzesz, to zmienia się wszystko. Naprawdę, przestajesz się w tym momencie bać. Widzisz, ludzie na łożu śmierci żałują tego, czego nie zrobili, a nie tego, co zrobili. I jeżeli chcesz cokolwiek w życiu osiągnąć, chcesz przekroczyć swoje granice, swoje ograniczenia, to popatrz na swoje życie z perspektywy śmierci, a gwarantuję Ci, że zmieni Ci się po prostu wszystko. Jeżeli zastanawiasz się, czy pójść na studia, czy nie pójść, bo na przykład czujesz, że nie powinieneś iść, tylko chcesz założyć swoją firmę, popatrz na to z perspektywy śmierci. Czy będziesz tego żałował, nie? W dzisiejszym świecie, kiedy studia tak naprawdę nic nie znaczą. Więc bardzo często, kiedy mam jakąś trudną decyzję do podjęcia w biznesie, po prostu patrzę na to wszystko z perspektywy śmierci, a wtedy ta perspektywa daje mi większe możliwości. I teraz tak, ja mam 32 lata już, nie jestem już 18-latkiem, pomimo tego, że cały czas tak się czuję. I myślę sobie, że zostało mi może 30, może 40 lat na zrobienie czegoś wielkiego. I kiedy patrzę na to wszystko, że to nie jest jakiś długi okres czasu, bo kiedy masz 18 lat, czas leci wolno, ale kiedy masz te 30 lat, czas leci bardzo szybko. Z każdym rokiem mój czas leci coraz szybciej, ponieważ tak naprawdę codziennie powtarzam pewne rutynowe czynności. I mam te 30-40 lat, żeby zmienić świat. Mam tak naprawdę bardzo mało czasu i cały czas boję się, że po prostu nie zdążę. Dlatego cały czas cisnę, bo wiem, że tak naprawdę nasz czas na tym świecie jest ograniczony i muszę zrobić absolutnie wszystko, żeby zrealizować właśnie ten wielki cel. Punkt drugi. Oczywiście, poza tym, że chcę zmienić świat, stworzyć jakiś taki produkt, który rozwiąże ogromny problem ludzkości, potrzebuję tego kapitału i każdego dnia staram się zdobywać pieniądze, oszczędzać, inwestować, powiększać ten kapitał i cały czas się uczyć. Przygotowuję się po prostu na to, co ma dopiero nadejść. Dlatego cały czas powtarzam, że jestem na początku swojej drogi. Ale poza tymi wielkimi celami, mam też również takie mniejsze cele, które chcę sam dla siebie zrealizować albo dla swojej rodziny, nie? I to są rzeczy, które mnie napędzają. I żeby mnie napędzały, to każdego ranka sobie o tym przypominam. W jaki sposób? Mam po prostu zeszyt i wpisuję sobie każdego dnia, z samego rana jak wstanę, co chcę w życiu osiągnąć. Przepisuję po prostu swoje cele. Krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Są tam takie cele, jak na przykład chcę kupić własny samolot, chcę mieć helikopter, chcę kupić sobie Lamborghini. Choć ten cel byłbym w stanie pewnie zrealizować, gdybym po prostu wziął jakiś leasing na ten samochód, ale to mnie nie interesuje. Chcę po prostu
kupić te Lamborghini w momencie, w którym będę miał tak dużo pieniędzy, że dla mnie to będzie jakiś taki drobny wydatek, tak? Dodatkowo mam takie cele na przykład krótkoterminowe, nie? Czyli na przykład w tym roku chciałbym mieć saunę w domu i to są takie cele, które mnie motywują. I teraz tak, mam te cele długoterminowe, te, które zmieniają świat, takie osobiste cele i jeżeli masz coś takiego, co cię kręci, to automatycznie masz każdego dnia motywację, ponieważ zbliżasz się do tego celu. Ja jeszcze mam tak, że każdego miesiąca, na samym początku miesiąca, patrzę, jak blisko jestem realizacji danego celu. Czyli prowadzę po prostu taką statystykę. I widzę, że każdy miesiąc przybliża mnie do tych celów, które sobie wyznaczyłem. I to mnie mega motywuje. Musisz mieć po prostu obsesję na punkcie swoich celów. I jeżeli masz cele, które są rzeczywiście takie, które cię motywują, to musisz zrobić absolutnie wszystko, żeby je osiągnąć. Czyli jeżeli ty na przykład chcesz schudnąć 30 kg, to nie idziesz jutro na imprezę, nie obżerasz się, nie pijesz alkoholu, tylko po prostu każdego ranka robisz 10 tysięcy kroków. W międzyczasie oczywiście możesz słuchać jakiegoś audiobooka. 3 razy w tygodniu idziesz na siłownię, pilnujesz swojej diety, ważysz jedzenie, tak? Liczysz kalorie, ponieważ masz obsesję na tym punkcie. Chcesz osiągnąć te cele. Ja wiem, że dla wielu z was to może być jakieś takie abstrakcyjne, nie? O czym on tu mówi? Ale jeżeli naprawdę na czymś ci będzie zależało, to zrobisz wszystko, żeby to zrealizować. I na pewno w życiu miałeś jakiś cel, który cię mega zmotywował. Napisz mi, jaki to był cel w komentarzu. Był to cel, który cię zmotywował i udało ci się go zrealizować. Może byłeś dzieckiem, chciałeś, nie wiem, mieć deskorolkę, chciałeś mieć hulajnogę i zbierałeś po każdych urodzinach pieniądze, prosiłeś, nie wiem, ludzi, żeby dawali ci gotówkę na jakieś święta, na jakieś urodziny, na jakieś imieniny, whatever, nie? Chodzi o to, że miałeś jakiś taki cel i zbierałeś sobie, nie wiem, kosiłeś trawniki i w pewnym momencie udało ci się go zrealizować. I ja mam cały czas takie cele i w momencie, kiedy je osiągam, stawiam sobie większe i bardziej ambitne cele. I to jest coś, co mega mnie kręci i inspiruje każdego dnia. Punkt trzeci. Książki, kursy i szkolenia. To są rzeczy, które mnie mega, mega inspirują. Jak ja czytam książki każdego dnia i to są książki naprawdę takie, które mnie interesują, to automatycznie czuję taką motywację. I to jest właśnie kolejny punkt obsesji, że jeżeli ty masz jakiś cel i tym celem na przykład jest odchudzanie, to ty musisz tą motywację cały czas podsycać. W jaki sposób ją najprościej podsycać? Właśnie oglądając filmy na ten temat, przerabiając jakieś kursy, mając trenera, cokolwiek. Chodzi o to, żeby jeżeli już wyznaczysz sobie jakiś cel i do niego dążysz, to musisz każdego dnia utrzymywać motywację. I to nie chodzi o taką motywację w stylu, nie wiem, jakiegoś coacha, który ci drze się do ucha i mówi ci, co masz robić. Chodzi o to, żeby szukać inspiracji w ludziach, którym udało się osiągnąć ten cel, żeby zdobywać nową wiedzę. Na przykład dla mnie to mega działa. Nie wiem jak dla ciebie, ja ci przedstawiam takie rzeczy, które działają mega dla mnie. Więc jeżeli moim celem na przykład jest, nie wiem, jakaś świetna sylwetka, to mogę sobie oglądać różnego rodzaju kanały na YouTubie, mogę sobie znaleźć jakiegoś trenera. Chodzi o to, żeby znajdować te rzeczy, które będą mnie przybliżały, jeszcze bardziej motywowały i utwierdzały w działaniu, które podejmuję. Więc to są rzeczy, które mega mnie inspirują, szczególnie biografie milionerów czy miliarderów. W tych biografiach zawsze znajdę coś, co spowoduje, że mam zaraz lepszy dzień. Punkt czwarty, samorozwój. Samorozwojem interesuję się od 15-16 roku życia, zanim w ogóle miałem biznes. To już jakieś 16-17 lat, więc całkiem sporo czasu. Przeczytałem setki książek samorozwojowych, znam praktycznie wszystkie klasyki. Oglądałem różne seminaria, byłem na różnego rodzaju konferencjach i tego typu rzeczach. I z perspektywy czasu ja do tego tematu zupełnie inaczej podchodzę niż kiedy startowałem. Widzisz, ja nie chcę być kimś innym. Ja chcę być dalej sobą, tylko sprawdzić, gdzie jest moja granica. Jaki ja mam potencjał? Jak daleko jestem w stanie ten potencjał przesunąć? O ile się mogę zmienić? I prowadząc firmę, inwestując, czytając książki, cały czas się rozwijając, chcę sprawdzić, jak daleko mogę przesunąć własne granice. Każdy z nas rodzi się w pewnej kulturze, w pewnym społeczeństwie, w pewnej rodzinie i są pewne granice na nas nakładane. I teraz pytanie, jak ja jestem w stanie daleko te granice przesunąć? I to jest coś, co mnie mega inspiruje, co mnie mega motywuje i każdego dnia właśnie działam po to, żeby sprawdzić, gdzie jest mój limit, a następnie chcę go przekroczyć. Punkt piąty, konkurencja. Większość osób boi się konkurować z innymi ludźmi. Boimy się konkurencji, wręcz jej nie lubimy, nienawidzimy. Ale prawda jest taka, że konkurencja podnosi standardy. Dzięki właśnie konkurencji możemy robić lepsze produkty, lepsze usługi w lepszych cenach. I konkurencja powoduje, że ja się jeszcze bardziej nakręcam. I jeżeli widzę, że konkurencja się rozwija i rozwija się bardzo szybko, to automatycznie mam większą motywację, żeby być jeszcze lepszy. Ja zawsze
zawsze, odkąd pamiętam, starałem się konkurować z innymi ludźmi. Wybrałem sobie taki obiekt, który był lepszy albo porównywalny ze mną, zazwyczaj dużo, dużo lepszy niż ja, a następnie starałem się z tą osobą konkurować. Dzięki temu się po prostu rozwijałem, więc to mi pozwala samo w sobie przekraczać granice, ale również mnie motywuje, bo jeżeli ja widzę, że konkurencja się rozwija jeszcze szybciej, jeszcze energiczniej, ma fajne wyniki, efekty, to ja sam w sobie chcę być jeszcze lepszy od nich, co powoduje, że po prostu mam ciągły progres i mam ciągły rozwój. I to samo w sobie również powoduje, że mam większą chęć do działania, więc automatycznie moja motywacja rośnie. Punkt szósty. Uciszanie krytykantów i hejterów. To jest mój ulubiony punkt. Zazwyczaj jest tak, że im jesteś bardziej znany, im jesteś bardziej sławny, im masz więcej pieniędzy, to tak naprawdę masz to bardziej w poważaniu. Ponieważ zdajesz sobie z tego sprawę, że ludzie, którzy cię krytykują z tego względu, że oni też próbowali, ale im się nie udało. Albo po prostu nawet nie próbowali, a wiedzą z miejsca, że się im nie uda. Ale w momencie, kiedy zaczynasz, nie masz tych wyników, efektów, ludzie cię będą krytykowali i bardzo często wtedy przerywasz. Nie przerywaj, rób swoje, nawet jeżeli wyniki są powolne, nawet jeżeli nie masz jakichś spektakularnych wyników. W pewnym momencie dojdziesz do tych wyników, które cię interesują, a ludzie, którzy cię krytykowali, po prostu powiedzą, że w ciebie wierzyli od początku, albo będą nieźle wściekli i nieźle będą wnerwieni. Taka sytuacja, sprzed paru dni. Więc tak, jak ja zaczynałem, słyszałem cały czas, że mi się nie uda, że to jest mrzonka. Ludzie różne głupoty na mój temat gadali. Jak ja rozwijałem firmę i jeździłem z takim starym Oplem, to ludzie mówili, taki z niego biznesmen, a nie stać go nawet na dobry wóz, nie? I teraz parę dni temu szukałem ludzi do pracy na ogrodzie. Generalnie mówiłem wam, że staram się robić to sam, ale doszedłem do wniosku, że pora uwolnić trochę czasu. I na przykład w tym czasie, nie wiem, pójść na siłownię, nie? Więc zacząłem szukać ludzi do tego, żeby po prostu robili tutaj u mnie na ogródku. A jest co robić, więc dałem ogłoszenie o pracę. I naraz się okazało, że wszyscy moi starzy znajomi, którzy tak się ze mnie śmiali, którzy mnie wyśmiewali, aplikowali o tą robotę, nie? I pytali mnie, czy mogę ich zatrudnić właśnie do porządkowania mego ogrodu. Co było dla mnie mega śmieszne, ponieważ ci sami ludzie parę lat temu, dokładnie jakieś 11-12 lat temu, mówili mi, że mi się nie uda i że mam dać sobie spokój. Dzisiaj chcą u mnie pracować. Więc ludzie zawsze cię będą krytykowali i twój sukces tak naprawdę jeszcze bardziej może niektórych ludzi zdenerwować, ale to, co chcę ci powiedzieć, to jest to, że dla mnie to jest mega motywacja. To jest dla mnie mega motywacja, ponieważ widzę, jaki ja musiałem przejść progres, widzę skąd startowałem i widzę, że się nie poddałem. I uciszanie krytykantów jest naprawdę bardzo fajne. Okej, pada mi bateria, więc dokończę za pomocą telefonu. Taka historia. Donald Trump parę lat temu był zaproszony na spotkanie, gdzie był Barack Obama i wszyscy wpływowi ludzie w Stanach Zjednoczonych. Na tym spotkaniu Barack Obama szydził sobie z Donalda Trumpa, wyśmiewając go, że on przynajmniej jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump od dłuższego czasu podważał Baracka Obamę jako prezydenta Stanów, ponieważ Barack Obama nie urodził się w Ameryce. I właśnie to spowodowało, że całe towarzystwo zaczęło się śmiać z Trumpa. I wtedy postanowił się Trump zmotywować, prawdopodobnie właśnie to było w tej nocy, i wystartował do kandydatury na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co skończyło się jego zwycięstwem. Oczywiście po drodze go wszyscy wyśmiewali, ale skończyło się to jego zwycięstwem. Więc ta historia również pokazuje, że mega motywacją może być właśnie uciszanie krytykantów i ludzi, którzy cię wyśmiewają. Więc to jest ostatnia rzecz, która mnie mega motywuje. Napisz mi w komentarzu, co ciebie motywuje do pracy. Jestem mega ciekawy. Możesz również napisać, o czym mam nagrać kolejny materiał. No i oczywiście proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi komentarz i zapraszam cię do kolejnego materiału.